Jeśli czołem, przeklęte Farum Azula to kolejny element naszej podróży, chociaż nie wygląda to najlepiej. Ale mam nadzieję, że że będzie dobrze. Wygląda to trochę złowrogo. No ale to ja na to poradzę. Widzę, mamy tutaj małe jump questy bez możliwości powrotu na górę. Niedobrze, niedobrze. Wow. Całkiem klimatycznie, muszę przyznać. Nie ma tragedii. Zabić? Zabiłem. Przydałoby się tylko miejsce łacki jakieś może. Elektroodporna suszona wątroba. O, jest miejsce łaski, o wilku mowa. Tylko teraz oczywiście sobie tutaj muszę trochę tą postać wyboostować. I tyle starczy. No to nie, nie starczy. No, nie starczy jeszcze. No to ci niespodzianka. Nie jestem przyzwyczajony do tego, że aż tylu właśnie brakuje mi tych wszystkich itemów. Run, Boże. Ile ja tam potrzebuję? 1800, no prawie do 2000 muszę się wyboostować. Ej, no bo z jajże mi braknie. Nie, teraz już powinno być ok. Nie, nie ok, brakuje mi 36 run. Ja pierniczę, serio? Ej, dobra, już jest. Tylko to my chcemy zwiększyć, to jest pytanie. Wiarę, zdrowie może? Umysł. Zdrowie zwiększa. Dobra, tu mamy w ogóle pulę przywołania. Przed tobą smog, ok. Gdzie on jest? O, jest.
Okej. Serio. Gdzie on jest? No! Jest! Raptem 40 tysięcy tylko za niego? To było coś! Ale udało się za pierwszym razem, jestem dumny z tego. Mam starożytny kamień ogółem. To oznacza, że mógłbym wrócić sobie do mojego utraconego stołu. Utraconej łaski znaczy, i ulepszyć sobie ten miecz, który mam już na maksimum. Ła, to płonie wszystko, widzę. O, koleżanki do dostrajania duchów nie ma. A, bo to ponury kamień jest potrzebny. Którąś z tych ikon mogę ubrać? Tą mogę, złotego drzewa. Dobra, to se... Aha, nie ulepszymy, bo nie mam ponurego kamienia na pierwszym poziomie. Nieźle. Mogę ci dać właśnie tutaj te dzwonki kuliste też, koleżanko moja. Ale ja bym chciał kupić raz, dwa, trzy, cztery. No to nie wiem, czy mam, czy nie mam. Dlatego tego nie kupię. Aha, bo ja kupiłem ponurę. Aha, bo ja ponurych potrzebuję. Dobra, bo ten item to jest taki, jakby nazwijmy to, ale ekskluzywny. Zapomniałem o tym. No i okej. Dobra, więc to jest ponury kamień, ale z zwykłej broni. Ewentualnie.
Ewentualnie jeszcze jest kwestia tego typu, że mógłbym sobie do końca ulepszyć, ale ten miecz podkrwawienia, czyli to właśnie, kieł wasalnego rycerza. A, brakuje mi normalnego. Dobra. No to dupa. To trudno się mówi. Bo on jednak pod krwawienie był bardzo dobry. No i na smoki w sumie to on jest najlepszy, jakby nie spojrzeć. No ale jako, że korzystam z czegoś, nazwijmy to, bardziej praktycznego dla mnie, no to wygląda tak, wygląda. Wiele brakowało. Mam nadzieję, że to był jedyny smok, z którym się walczyło. Mógłbym tu zaskoczyć, ale nie wiem, czy chcę. Znaczy, w sumie nie wiem, czy w ogóle jest jakaś inna ścieżka w ogóle i możliwość. Ale tu coś widzę jest. Ja 1500 za jednego tylko. Oho. W sumie się dziwię, czemu ja ich nie zabijam za dwoma strzałami, a tu się okazuje, że przecież broń sobie rozmieniłem na dwa. Przed tobą przedmiot. Gdzie tu? O, złoty rund 12. Przyda się na pewno. Chodźmy tutaj, zobaczymy, co tu jest. Tam już widzę jakiegoś ziomutka. Modlitewnik starożytnego smoka. Co to za slow-mo było? Kolejne miejsce łaski. Dzwonek kulisty górnika ponurego kamienia. No nieźle, tu znowu mamy pulę przywołania. Ciekawie. Bardziej mnie ciekawi, gdzie ta winda mogłaby mnie zaprowadzić. Tam też coś widzę jest. Masakra. Nie zebrałem tam czegoś. Dobra, chodźmy do windy. Przed tobą cenny przedmiot. Zaraz się okaże, żebym nie zginął przypadkiem. Co za dziwne odgłosy jakieś. A, to oni są. Tego. Aha. To
Śmiertelna zaraza to naprawdę jest tak przydatna. Teraz będę musiał przelecieć przez tych ziomutków i jeszcze na dodatek przywołać sobie windę. O ja pierniczę. Oczywiście wy się zrespiliście, no. Nie lecą za mną, to dobrze. O! Kto by pomyślał? Run bohatera na drugim poziomie. Nice. Dobra, oddawaj mi runy moje. Okej. Ło. Przed tobą smok. Aha, pozdro. Ale bez sens. Ja pierniczę, znowu będę tu leciał. Jeszcze, żeby za tego smoka coś w ogóle było. Jedyne co było to 40 marnych tysięcy run. Ty sobie jaja robisz, że tu idziesz. Nie, chyba tu nie przejdzie. Tym razem pozostanę tu troszeczkę bez pomocy moich pochlików. Przy tym smoku, ale pokonać go pokonam. Mam taką nadzieję przynajmniej. No, tnij bardziej, nie? Żebym mógł spać zaraz na dół. Tak, zapomniałem, bo przecież po co uniki robić, nie? Ja pierniczę.
Dobra, 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 dobra. Gdzie uciekasz? Wiecie, co jest w tym wszystkim najlepsze? Najlepsze w tym wszystkim jest to, że ja walczę z nim, ze smokiem, i nie dostaję za niego na przykład serca. Ciekawe czemu, nie? Aha, spoko. Jepernicze, ale gówno jest. Biegnę do przodu, skaczę, on se w miejscu skacze. No, po prostu przeboskie, nie? Teraz mam dymać z powrotem pod swoją nagrodę, nie? Nice, nice. Nie zapomnij zginąć przy okazji, bo to wiesz, kurna, przecież po co ja te runy zdobywam? Dobra, zaraz zobaczymy, co tam będzie się mieścić. A, bo ja tutaj w sumie z powrotem nie wskoczę. Chociaż cholera wie. Tutaj tędy muszę przejść chyba. Z nimi za bardzo nie mam ochoty walczyć w ogóle. Oni jak chcą, to niestety żygają, robią co chcą. O! Ponurykami na dziewiątkę, bo ładnie, ładnie. Aha. Dobra, nie, nie będę ryzykował, bez sensu. Jaki pech ten to jest po prostu. Nie wiem, jak oni tą grę robili, ale to jest naprawdę jakiś śmiechu warty. Gościu se napieprza non-stop, do tego to się stakuje jak posrane. Ja pierniczę, no przecież... Dobra, nie będę się denerwować, nie będę się wypowiadać w tym temacie. Dobra, to chyba mnie nic nie przeatakuje już. Chyba.
Znowu jakiś wielkolud jest. Tu ogółem gdzieś to prowadzi, bo są, widzę, te koszyki pozapalane. Super. Gościu sobie żwirów pilnował. No ale razy 5 w sumie, a nie razy 1, więc... Full exclusive. Pewnie mamy bossa. Jasne. Aha. Na 100%. Na 100%. Zero w ogóle możliwości zrobienia uniku, niczego. Totalnie. Tarcza niepotrzebna, bo po chu. Ja pierniczę, jakie to jest gówno. Co to jest za lokacja w ogóle? Jest mi to w ogóle potrzebne, ta ikona Mariki? Pieczęć Mariki znaczy? W sumie trochę coś tam zwiększa. Ale chyba jakoś niespecjalnie mi jest to potrzebne. Nie, powiem wam szczerze, że nie będę z tym głównym walczyć, bo jeśli to nie jest bot, zwany jako bot, jeszcze się tam zaznacza specjalna muzyczka, coś tam, no to bez sensu, żebym ja z tym walczył w ogóle. No tylko nerwy będę tracił i czas. A tak to sobie przejdę tam na ten ołtarzyk, zobaczę co tam leży. Chociaż z drugiej strony zdziwiłbym się, jakby tu było coś potrzebne do roboty. Możemy w końcu przywołać sobie tych chochlików, więc... Może jakaś grubsza sprawa tu jest ogółem. Ja pierniczę naprawdę. Okay.
Mogłem się zwiesił. Aha. Może tak powiem, zarąbiście, nie? No 8000 za niego, to tak nawet całkiem. Dobra, ale nie mam zamiaru tutaj ani my sekundy dłużej przebywać. Dlatego... przenieśmy się do tarasu z widokiem na burzę, bo to chyba będzie to miejsce. No dokładnie. Ekwipunek. Run bohatera. No, chociaż tu teraz może być mały problemik. Chociaż nie, bo na 12 poziomie mamy runy. Więc będzie nieco łatwiej. Dobra, ilu mi brakuje? O, trochę. Dobra. W takim razie trzeba dać czadu tutaj. Się z góry do mnie nawalają. Dobrze wiedzieć. No i dobra. Mam tyle, ile mi trzeba. Więc możemy rozwinąć sobie postać. Pod życie. Zwiększymy sobie wiarę w dalszym ciągu. Dobra, i w tym momencie zakończymy sobie ten odcinek, a w kolejnym ruszamy dalej w eksplorację Forum Azula. Już tam widzę, że kolejny smok na nas czeka. Także będzie wesoło. Do zobaczyska.